Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Donald Trump wyznaczył $1 000 000 nagrody za informacje o synie Bin Ladena. Polska policja musiała wynająć 15 tirów do przewozu nielegalnego tytoniu z fabryki. Tematu policji ciąg dalszy, ponieważ ponad 500 policjantów będzie się teraz szkoliło z jazdy BMW. Groźny i śmiertelny dla Was azjatycki owad już niedługo może znaleźć się w naszym kraju. Następnie przyjrzymy się historii mężczyzny z zębem w nosie. Naukowcy uważają, że już niedługo uda im się odkryć nową planetę. A na koniec standardowo w ramach ciekawostki dnia dowiecie się, jak fajnie przeżyć emeryturę. I zanim zaczniemy, informacja do nowych widzów, bo starzy na pewno wiedzą, o co chodzi, ale wszyscy nowi mogą być troszkę skonsternowani, więc już tłumaczę. W pierwszym artykule będzie sporo słów takich jak te, czy to słowo. Więc takie słowa zastępujemy tutaj zaincydentowaniem lub incydentystą. Z tego względu, że YouTube po prostu tych słów nie lubi i za tego typu słowa, za tego typu treści algorytm YouTube'a z automatu może demonetyzować filmy lub wręcz je całkowicie wyrzucać z kanału albo i nawet nałożyć ostrzeżenie na kanał, czego bym sobie nie życzył. Więc bierzcie poprawkę na tego typu słowa i wiedzcie, o co mi chodzi, jak o nich mówię. A tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. 11 sons for years had been missing off the grid. But tonight, a new audio message released by the son of the 9/11 mastermind has US official. Amerykański Departament Stanu ogłosił, że osoba, która udzieli wskazówek dotyczących kryjówki syna Osamy Bin Ladena, Hamzy, może liczyć na nagrodę w wysokości $1 000 000. W ocenie amerykańskiej dyplomacji Hamza Bin Laden wyrósł na nowego przywódcę Al-Kaidy. 29-letni Hamza Bin Laden figuruje od dłuższego czasu na czarnej liście islamskich incydentystów, stanowiących zagrożenie dla interesów USA. W ostatnim okresie stał się bardziej aktywny niż dotychczas, zauważa agencja AFP. Od sierpnia 2015 roku opublikował cały szereg nagrań w mediach społecznościowych, w których nawoływał do ataków przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich zachodnim sojusznikom. Groził też, że zaatakuje USA w odwecie za zaincydentowanie swojego ojca w maju 2011, zaznaczono w komunikacie Departamentu Stanu. W lipcu 2016 Hamza Bin Laden zagroził Stanom Zjednoczonym, że dokona zemsty za zaincydentowanie ojca. Jak podał amerykański ośrodek CITE, monitorujący strony dżihadystów, w 21-minutowym nagraniu audio tytułowanym Wszyscy jesteśmy Osamami, Hamza zapowiadał, że globalna walka przeciwko Stanom Zjednoczonym będzie kontynuowana. W ocenie ekspertów zajmujących się zwalczaniem terroryzmu islamskiego 29-latek kieruje obecnie grupą Ansar al-Furqan, do której dołączają najbardziej zagorzali bezwzględni zwolennicy państwa islamskiego, zaprawieni w bojach w Syrii. Z prywatnych listów, do jakich w 2015 dotarła agencja AFP, wynika, że Osama Bin Laden od dawna planował dla swego syna przywódczą rolę w Al-Kaidzie. Przed incydentem z 11 września Hamza przebywał z ojcem i rodziną w Afganistanie, a następnie w Pakistanie, dokąd przeniosło się kierownictwo Al-Kaidy po amerykańskiej inwazji pod Hindukuszem. Osama Bin Laden został zaincydentowany 1 maja 2011 roku w Pakistanie przez komandosów z wyspecjalizowanej jednostki Navy SEALs. Przywódca Al-Kaidy był ścigany przez służby wielu krajów przez dekadę w związku z incydentem na World Trade Center 11 września 2001 roku. Wśród materiałów, jakie grupa, która zlikwidowała Osamę, przywiozła do USA, znalazł się też film z Wesela Hamzy, które odbyło się najprawdopodobniej w Iranie. Dzięki temu nagraniu udało się ustalić jego wizerunek jako dorosłego mężczyzny. Trudno ustalić, czy Hamza Bin Laden przebywa obecnie w Iranie, Syrii czy w Afganistanie, pisze AFP. Stąd apel Departamentu Stanu i nagroda, konkluduje. But experts say Hamza spent much of his youth at his father's side and was a true believer. Analyst Peter Bergen, author of the new book United States of Jihad, no, czyli jeżeli macie jakiekolwiek informacje o tym Hamzie i chcecie dorobić sobie bańkę, no to śmiało zgłaszajcie to do rządu Stanów Zjednoczonych i będziecie milionerami. No, kto się zgłasza? Nikt? Tak myślałem. Ale przynajmniej Polakom udaje się zwalczać coraz więcej grup incydentystycznych.
15 tirów będzie wywoziło około 300 ton tytoniu po likwidacji nielegalnej fabryki papierosów w okolicach Wałcza, poinformował w czwartek rzecznik Wielkopolskiej Policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Była nowoczesna i w pełni zmechanizowana. Dziś rano zlikwidowali ją policjanci. Pomiędzy Trzcianką a Wałczem działała fabryka, w której podrabiano papierosy. Według informacji wyborczej RMF nielegalna fabryka działała w miejscu dawnej chłodni warzyw i owoców. Kiedy funkcjonariusze do niej wkroczyli, maszyny pracowały pełną parą. Były tam zainstalowane nowoczesne urządzenia do tego rodzaju produkcji. Znajdowały się tam krajalnica do tytoniu, suszarnia, linia produkcyjna do wytwarzania papierosów, nowoczesne automaty do pakowania papierosów w pojedyncze paczki i opakowania zbiorcze. Wykorzystywano tam również agregat prądotwórczy o dużej mocy, żeby nie korzystać z normalnej sieci energetycznej, opowiada młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali już 29 osób. Większość z nich to obywatele Ukrainy. Wśród zatrzymanych jest też 5 Polaków. Dwóch z nich policja uważa za organizatorów i liderów tej grupy. W halach produkcyjnych i magazynowych funkcjonariusze odkryli ogromne ilości gotowych podrabianych papierosów. Były to podróbki znanych popularnych światowych producentów. Znaleźliśmy również kilkadziesiąt ton tytoniu oraz bardzo dobrej jakości podrabiane opakowania, dodaje Borowiak. Sprzętu i gotowych produktów jest tak dużo, że policjanci będą potrzebować kilku dni na zabezpieczenie tych elementów. Wynajęto też 15 tirów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że papierosy trafiły do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Islandii. Są to kraje, w których cena papierosów jest bardzo wysoka, a zyski z nielegalnej produkcji największe. Wartość zabezpieczonej kontrabandy i maszyn produkcyjnych może wynosić nawet kilkadziesiąt milionów złotych, mówił Borowiak. Sprawą zajmuje się już prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, a do sądu trafił wniosek o aresztowanie wszystkich podejrzanych osób. Więc jeżeli jesteście z Wielkopolski i mieliście do tej pory jakieś dojścia do tańszych papierosów, to lepiej za bardzo się tym nie chwalcie i nie dopytujcie znajomych, co się stało z tymi ludźmi. Lepiej pójdźcie sobie normalnie do kiosku i kupcie fajeczki za normalną cenę, bo wiecie. Ale policja nie doskonali się tylko w łapaniu tego typu grup incydentystycznych, bo również wzięli się za lepsze operowanie kierownicą i łapanie piratów drogowych. Miałbym BMW, który będzie patrolował nasz powiat. Jak często samochód nieoznakowany wykrywa piratów drogowych? Bardzo często. Pracuję na dwie zmiany. Samochód jest wyposażony. 560 policjantów ruchu drogowego przejdzie szkolenie z jazdy samochodem. W zajęciach będą uczestniczyć funkcjonariusze użytkujące nieoznakowane BMW 330i X-Drive z wideorejestratorem, ustalił Dziennik.pl w Komendzie Głównej Policji. Treningi mundurowi zaczynają 26 lutego i mają nauczyć się m.in. wyprowadzania auta z poślizgu czy awaryjnego hamowania. Policjanci ruchu drogowego niebawem będą mogli sprawniej wykorzystać potencjał, jaki dają im nieoznakowane ponad 250-konne radiowozy BMW. Komenda Główna Policji postanowiła zadbać o ich kwalifikacje. W efekcie 30 stycznia KGP podpisała umowę na kompleksową organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia metod i form pościgu transgranicznego dla 560 funkcjonariuszy. Nauką policjantów zajmą się eksperci z ośrodka utworzonego w Bednarach przez Sobiesława Zasadę, czyli najbardziej utytułowanego polskiego kierowcę rajdowego. Pierwsze zajęcia zaplanowano na wtorek 26 lutego. Od jakiegoś czasu policjanci ruchu drogowego do pełnienia służby wykorzystują nowoczesne radiowozy z napędem 4x4 o dużej mocy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Szkolenie funkcjonariuszy w zakresie doskonalenia techniki jazdy jest logiczną koniecznością związaną z zakupem 140 takich pojazdów, powiedział Dziennik.pl podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Podkreślił, że doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy jest gwarantem wykonywania przez nich zadań na wysokim poziomie. Szkolenie dedykowane policjantom ruchu drogowego oprócz techniki jazdy podniesie ich kwalifikacje w zakresie zasad prowadzenia pościgu transgranicznego. Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020, dodał przedstawiciel KGP. Dzień szkoleniowy na torze w Bednarach policjanci zaczną o 8 rano, od godziny zajęć teoretycznych. Następnie czeka ich gwóźdź programu, czyli zajęcia
podjęcia praktycznej próby jazdy sprawnościowej trwające od 9 do 18.30. Na początek mundurowi będą wprawiać się w jeździe slalomem. Instruktorzy prowadzący szkolenia dla policjantów skoncentrują uwagę m.in. na prawidłowym posługiwaniu się kierownicą w różnego typu zakrętach, odpowiednim torze jazdy, optymalnym operowaniu skrzynią biegów i hamulcem, panowaniem nad balansem samochodu. Mundurowi przećwiczą także awaryjne hamowanie. Program przewiduje również jazdę po kręgu, którego nawierzchnia składa się zarówno z przyczepnej części asfaltu, jak i płyty poślizgowej. Podczas zajęć cała powierzchnia kręgu jest nawadniana, by zapewnić śliskość wymaganą przy ćwiczeniach. Jako jeden z elementów kursu zaplanowano też hamowanie na łuku drogi. W sekcji z szarpakiem mundurowi poznają techniki wyprowadzania auta z poślizgu. Moduł w bednarach składa się z urządzenia do prowokowania poślizgu nadsterownego. Po najechaniu tylna oś auta jest wytrącana z toru jazdy. Nawadnianej płyty poślizgowej o długości 100 metrów oraz systemu kurtyn wodnych, usytuowanych w trzech rzędach. Na stacji z trolejami instruktorzy będą starali się przekazać funkcjonariuszom, jak ważna jest prawidłowa praca rąk na kierownicy. Przejazd autem, które zamiast tylnych kół ma zamontowane kółeczka bezwładnie wirujące niczym w fotelu biurowym, pomoże zrozumieć, co to jest nadsterowność i jak zachowuje się samochód w poślizgu przy bardzo małej prędkości. Program przewiduje też jazdę szosową oraz górę szkoleniową, której różnica poziomów wynosi blisko 14 metrów, a zjazd jest zakończony długi prawym zakrętem o nachyleniu 10 stopni, począwszy od szczytu aż do końca zakrętu nawierzchnię pokrywa nawadniana płyta poślizgowa. Najważniejszym elementem zjazdu są dwa rzędy mechanicznych przeszkód. Elektroniczny system sterujący uruchamia się w określonych momentach, stymulując różnego typu zdarzenia drogowe, wtargnięcie na jezdnię, zajechanie drogi i tym podobne, wymuszające omijanie przeszkód i gwałtowną zmianę pasa ruchu. Nawet w otwartym bagażniku? Tak, podczas zderzenia drogowego, jak otwieramy z bagażnika, bierzemy różne znaki i sygnały do zabezpieczenia miejsca. Szkolenia na obiekcie w Bednarach prowadzone są we wtorki i czwartki, a będą prowadzone aż do listopada tego roku, więc długo. Jeśli będziecie widzieć jakiekolwiek BMW, które próbuje Was prowokować do wyścigu jakiegoś miejskiego, to nie dajcie się im sprowokować i nie wchodźcie w to, bo może się to skończyć źle. I mówię to z własnego doświadczenia. 300 zł mandatu. Ale jeśli zawsze chcieliście sobie pośmigać jakimś drogim autem po torze albo na mieście ścigając kogoś, no to myślę, że to jest dobra pora do tego, aby zaciągnąć się do policji albo przynajmniej zacząć o tym myśleć, bo zawsze będziecie mieli szansę, żeby do tego samochodu sobie wsiąść i troszkę pojeździć. Ale nie tylko policja staje się w Polsce coraz groźniejsza, bo takie są również nasze owady. Szerszeń azjatycki szykuje się do ataku. To największy szerszeń na świecie. Może być wielkości ludzkiego kciuka. Niepokojące wieści płyną do nas z Europy. Do Polski zbliża się bardzo niebezpieczny gatunek – szerszeń azjatycki. Co trzeba o nim wiedzieć? Przede wszystkim jego urządlenia mogą być dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Szerszeń azjatycki – Vespa Velutina. Pojawił się w Europie Południowo-Zachodniej w 2004 roku. Docierają do nas prawdopodobnie z transportem chińskiej porcelany. Jedna lub kilka królowych osiedliło się już na południu Francji i założyło kolejne kolonie. Od tego czasu zasięg gatunku powiększa się średnio o 100 km rocznie w każdym kierunku i coraz bardziej wykracza poza granice Francji. Jeśli tempo utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wkroczenie tego gatunku do Polski jest kwestią najwyżej kilku lat. Dane za rok 2018 pokazują, że dotarł już do niemieckiej Hesji, informuje portal terazśrodowisko.pl. Szerszenie azjatyckie polują na pszczoły. Stanowi również realne zagrożenie dla ludzi. Urządlenie może skończyć się nawet śmiercią. Z tym gatunkiem walczą m.in. trzmielojady i sikory, ale jak podkreślają eksperci, ptaki nie są zbyt efektywne. Na ten moment badacze we Francji starają się lepiej poznać gatunek i próbują ograniczyć jego ekspansję. Tutaj statystyki są dla nas brutalne. Według ekspertów z Francji pułapki budowane przez ogrodników najczęściej spełzają na niczym. Łapie się na nie mniej niż 1% szerszeni. Wielkiego szerszenia, ale co ciekawe, nie używają żądeł. Dodam także, że owad jest łudząco podobny do polskiego szerszenia, więc jeśli coś Wam zacznie bzykać w drugim pokoju, to nie udawajcie twardzieli i nie wchodźcie tam, zanim się dobrze nie uzbroicie w klapkę i jakąś zbroję, żeby Was przypadkiem nie upieprzył w rękę. Chyba że Wasza żona jest w pokoju obok i coś zaczyna bzykać, to wtedy może jednak zajrzyj. No, także tego. Narzekacie czasami na ból nosa?
We expect to find teeth only in one place, and that's our mouth. Doctors at the King Fahd Military Medical Complex in Saudi Arabia were confronted with the rare case of 59-latek przez długi czas skarżył się na nawracające infekcje, pogorszony węch oraz zablokowany lewy otwór nosowy. Po latach lekarzom w końcu udało się ustalić przyczynę uciążliwych objawów i schorzeń. Duńczyk z Aarhus cierpiał na częste infekcje górnych dróg oddechowych. Okazało się, że za ich powstawanie odpowiedzialny był ząb, który znajdował się w jego nosie. Nietypowy przypadek został opisany na łamach BMJ Case Reports. Pacjent znalazł się pod opieką lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego w Aarhus w Danii, którzy w trakcie badań odkryli, że jego przegroda nosowa jest zgięta w nietypowy sposób. Odpowiedzialna za ten stan była konkretna tkanka. Okazało się, że to ząb ektopowy. Ektopia zębów jest niezwykle rzadką dolegliwością. Najogólniej rzecz ujmując, to sytuacja, gdy ząb znajduje się w obrębie struktur anatomicznych, w których nie powinien występować. Lekarze ze szpitala uniwersyteckiego w Aarhus przeprowadzili u 59-latka endoskopową operację zatoki, w trakcie której usunięto ząb z nosa. Po operacji ustały wcześniejsze dolegliwości, na które skarżył się mężczyzna. 59-latek wiele lat wcześniej doznał ciężkiego złamania nosa i kości szczęki, a jego nos musiał być nastawiany chirurgicznie. Lekarze podejrzewają więc, że właśnie w wyniku wypadku, który doprowadził do złamania, jeden z zębów mężczyzny znalazł się w jamie nosowej. O podobnym przypadku głośno było w 2017. Pewna Chinka przez całe życie zmagała się z silnymi krwotokami i zatkanym nosem. Po latach w trakcie badań okazało się, że w jej jamie nosowej znajduje się drobny obiekt. Początkowo lekarze podejrzewali, że jest to kamień, jednak na stole operacyjnym okazało się, że w jamie nosowej pacjentki wyrósł ząb z koroną i korzeniem. A dentist confirmed that the unusual bone growth was in... No widzicie, matka natura nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczy. Tak jak na przykład w tym przypadku z kolejnego newsa, gdzie naukowcy twierdzą, że już niedługo odkryją dziewiątą planetę. Tą prawdziwą dziewiątą planetę. Our brains exploded. This was a true breakthrough moment. We are the first people in 150 years who aren't the crazy people. 3 lata temu badacze z kalifornijskiego Caltech, Mike Brown i Konstantin Batygin, ogłosili, że znaleźli dowody na istnienie dziewiątej planety na obrzeżach Układu Słonecznego. Teraz uczeni twierdzą, że mają jeszcze więcej dowodów na jej istnienie i dodają, że jeśli planeta taka znajduje się w Układzie Słonecznym, to zostanie odkryta już w ciągu 10 lat. Brown i Batygin 3 lata temu zauważyli, że niektóre planetoidy tworzące pas Kuipera, obszar Układu Słonecznego rozciągający się za orbitą Neptuna, w którym krąży m.in. Pluton, uznawany do niedawna za dziewiątą planetę Układu Słonecznego, ale ostatecznie zredukowany do rangi planety karłowatej, poruszają się po nietypowych orbitach, których kształt wyjaśnić mogłaby obecność masywnej planety, której oddziaływanie grawitacyjne wyjaśniłoby kształt owych orbit. Do tego czasu badacze z całego świata szukają śladów dziewiątej planety i tworzą hipotezy dotyczące jej rozmiaru, orbity i pochodzenia. Część badaczy szuka alternatywnego wyjaśnienia nietypowych orbit z planetoidy, z pasa Kuipera. Jedną z nich jest istnienie masywnego dysku składającego się z lodu i skał, który wpływa na orbity obiektów transneptunowych. W 2 opublikowanych w ostatnim czasie artykułach zespół badaczy na czele z Brownem i Konstantinem przedstawia jednak kolejne dowody wspierające hipotezę o dziewiątej planecie. W jednym z nich, artykule opublikowanym w The Astronomical Journal, badacze wyliczyli, że prawdopodobieństwo, iż zaobserwowane przez nich zjawisko było efektem błędnej obserwacji, wynosi tylko 1 do 500. W drugim artykule opublikowanym w Physics Reports, naukowcy użyli nowych modeli komputerowych, odtwarzając ewolucję obrzeży Układu Słonecznego, aby przeanalizować hipotetyczne, fizyczne właściwości dziewiątej planety. Analiza wykazała, iż jest ona prawdopodobnie mniejsza i bliższa Słońca niż dotychczas sądzono. Jej masa stanowi 5-krotność, a nie jak dotąd sądzono 10-krotność masy Ziemi, a znajduje się około 400 jednostek astronomicznych AU od Słońca, czyli w odległości około 59,5 miliarda kilometrów. Z masą 5-krotnie większą od Ziemi, planeta dziewiąta prawdopodobnie przypomina typową pozasłoneczną superziemię, pisze Batygin. Jego zdaniem planeta dziewiąta będzie brakującym ogniwem wyjaśniającym tworzenie się planet. Planeta dziewiąta będzie najbliższa oknu na właściwości typowej planety w naszej galaktyce, twierdzi. I looked over at Mike and his jaw was on the floor. It can only be explained by one large planet on this very eccentric orbit.
Batygin wierzy, że planetę uda się odnaleźć w ciągu najbliższych 10 lat dzięki postępowi technologicznemu oraz temu, że będzie się lepiej przyglądało niebu. Ale póki co zejdźmy może na Ziemię do spraw takich bardziej przyziemnych i zobaczmy, jaki jest najnowszy trend na spędzanie czasu na emeryturze. Welcome to Tiny Diamond Homes Open House. This is a tiny house that's 30 by... Najnowszym trendem po przejściu na emeryturę jest kupowanie przez seniorów niewielkich domów, zwykle drewnianych, a często nawet na kółkach. Te domy są przyjazne do życia, nie trzeba się martwić o kredyt hipoteczny i nadmiar przestrzeni, są przytulne i kompaktowe i doskonale nadają się do zaspokajania potrzeb starszych osób. Według 72-letniej Betty Presley, jej mały mobilny dom w Arroyo Grande pozwala jej żyć wygodnie. Zainstalowano tam panele słoneczne, w środku trzyma tylko niezbędne przedmioty. W ten sposób może obcować z naturą i cieszyć się spokojnym, pogodnym życiem. 61-letnia emerytowana nauczycielka muzyki Adele Smith twierdzi, że rozmiar jej domu wcześniej był dla niej zbyt duży, szczególnie po wyprowadzce córki. Miałam mały kącik w salonie, gdzie oglądałam telewizję, a korzystałam z łazienki, sypialni i kuchni. I stwierdziłam, że tylko przechowuję w tym domu bzdury, których nawet nie potrzebuję. Dlatego postanowiła kupić mały dom i zastąpiła 396 metrów kwadratowych bungalowem o powierzchni 42 w Oregonie. Wielu starszych ludzi wybiera przeprowadzkę, aby zaoszczędzić pieniądze, ponieważ te maleńkie domy są niedrogie. Od 10 do 20 tysięcy dolarów stanowią świetną opcję dla seniorów, którzy pragną niezależnego życia, ponieważ odpowiadają ich potrzebom fizycznym i psychicznym. Niektóre małe domki mają asystentów głosowych i wizualnych, aby przypominać mieszkańcom o pewnych rzeczach. Przykładem jest Danny Moore, cierpiąca na osteoporozę, przed której domem zainstalowano rampę dla wózka inwalidzkiego, a w środku łańcuchową maszynę z uprzęża do wspinaczki, która pomaga jej unieść się z fotela. Moore, która prowadzi bloga The Tiny House That Grandma Built, również spodobała się idea posiadania mniejszej ilości rzeczy i minimalizmu w życiu. Nie tylko ze względu na nią samą, ale także dla ułatwiania sytuacji swojej dorosłej córce. Moore wspomina stres związany nie tylko z przeniesieniem własnej matki do domu opieki, ale też zaledwie 2 tygodniami na uporządkowanie ogromu rzeczy zgromadzonych przez matkę. To był koszmar, powiedziała. A potem pomyślałam, że nie chcę, aby moja córka kiedykolwiek musiała przez to przechodzić. Tymczasem Moore wciąż ma się dobrze w swoim przyjaznym domu i ma nadzieję, że tak będzie możliwie jak najdłużej. Myślę, że tak długo jak mogę żyć samodzielnie, będę żyć minimalistycznie, powiedziała. Jeśli lub kiedy nie będę już mogła żyć sama, będę musiała znaleźć inny sposób. Jednak mam nadzieję, że to będzie dopiero za wiele, wiele lat. Malutkie domy zaprojektowane i zbudowane przez Matt Cottage nazywane są babcianymi kokonami i są w pełni wyposażone tak, aby ułatwić życie osobom starszym, które mieszkają bez pomocy pielęgniarek i opiekunów. Grupa 3 włoskich babć The Sausage Nonna wykorzystuje swoje małe domy do prowadzenia sprzedaży wspaniałych kiełbasek w Chicago. Robią kiełbaski w niedzielę, przemieszczają się w różne miejsca i tam prowadzą sprzedaż. Czasami nawet dostarczają zamówienia swoim klientom. Little closet within reach here. We also lowered all the light fixtures. I co sądzicie o takim sposobie na starość? Czy ma szansę to się przyjąć w Polsce? Bo szczerze powiedziawszy, sam byłem wiele lat przedstawicielem handlowym, jeździłem po różnych osobach. Z racji tego poznałem sporo starszych osób, które żyją praktycznie w ubóstwie, a mieszkają w dużych domach w wielkich miastach, gdzie same te domy są warte lekko bańkę. I jeżeli by je sprzedały i przeprowadziły się do czegoś mniejszego, to faktycznie tą emeryturę, te ostatnie lata swojego życia mogłyby przeżyć godniej. Czy może macie jakieś inne zdanie na ten temat? Czy może jednak lepiej zachowywać swoją tradycję, swoje dziedzictwo i się tego nie pozbywać? Dajcie znać w tej ankiecie, co w ogóle sądzicie o tej sprawie, a tymczasem ruszamy do ostatniego drętwego suchara. Syn się pyta ojca: tato, a co to znaczy dylemat? Ojciec tak na niego patrzy: synu, myślę, że nie znajdę dla ciebie lepszego wytłumaczenia. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i po jednej stronie masz ładną, piękną kobietę, a po drugiej stronie geja. Do kogo obrócisz się dupą? Tego suchara wysłała nam Elizabeth Molak, czyli ta sama, która wygrała również Złotego Ryszarda wczoraj. Gratulacje, masz już 2 Złote Ryszardy!
Jeśli i ty chcesz dostać swojego złotego Ryszarda, no to koniecznie napisz tam swojego suchara w komentarzach albo na Instagramie. Możesz mi wysłać wiadomość prywatną, wtedy pewnie prędzej ją odczytam. A tymczasem ja już się będę z wami żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!